Witam, witam. Elo 320. Ja jestem Filip.pl. Witam was w kolejnym odcinku z grzybobrania z tego samego lasu, co w poprzednim odcinku. Test pola grzybkowego. Zobaczymy, ile dzisiaj się grzybów uda nam zbierać. Po deszczu. Po deszczach. Więc zapraszam. O, jak się skrył. Trochę go już obracały ślimaki, ale jest. Pod grzybek. O, ojeju. Rozpatrz się, nie. To chyba słaby jest. Poczekajcie, sprawdzę. Nie, ma robaki, zostawiam go. Mamy tutaj dwa takie ładne podgrzybeczki. Jeden taki duży, drugi taki mniejszy, ale oba bardzo ładne. Nie są jakoś mega mocno obgryzione, ba są ładne, dlatego je biorę. Zobaczcie, nie mówię, że znalazłem prawdziwka. Borowika znalazłem. Trzeba go teraz wykręcić. Był przy samej drodze. Piękny. Mam nadzieję, że nie jest robaczywy. Trzeba zakryć ciułeczkę. Pierwszy borowik dzisiaj. Bardzo ładny, polecam. Kolejny podgrzybek, też bardzo ładny. Trzeba go wyciągnąć. No, przepiękny jest. Bardzo ładny kolejny. Nawet dużo ich jest. Dzisiaj. Jak samo jak poprzednim razem. Kolejny taki ładniusi. Zobaczymy, czy nie robaczywy pod spodem, bo już było kilka ładnych z góry robaczywych od spodu. Nie, nie jest robaczywy. Jest nawet spoko. Fajny jest ten podgrzybek. Może być. W sam raz. W końcu jakiś grzybek, bo długo nie było. Zobaczymy, czy się nadaje. Nie no, może być. Trochę się kusza, ale będzie do trzenia dobry. Tak mi się wydaje. Zaledwie kilka centymetrów od tamtego rośnie kolejny, większy. Koło takiego małego krzaczka. Pod takim małym krzaczkiem. O, ma ślimaka, trzeba go zdjąć. Zaraz do tego ślimaka zdejmę. Ślimak został zdjęty. Można iść dalej. Biorę te grzybki. Tu jakie dwa piękne znalazłem. Muszę wam powiedzieć, że coraz więcej grzybokuchów jest spleśniałe, które znajduję. To zły znak. Ładny. Pojedynczy. O dziwo, nie zauważyłem żadnego w okolicy, a podgrzybki bardzo lubią rosnąć w grupach, w różnych grupach. Raz była grupa znalazłem i było 10 grzybów, podgrzybków oczywiście. A tu sam jeden rośnie. Kolejny, duży, bardzo ładny. Piękny. W lesie jest zatrzęsienie olszówek ogólnie. Jest ich masa, ale ja ich nie zbieram. Jakbym zbierał, to bym miał pewnie 7 koszy. Jest wysyp tych olszówek, naprawdę. Zatrzęsienie. Zobaczcie, jakie cudowne w nowych godzinach znaleźć. Jakie ładne dwa podgrzybeczki.